Teraz o cyklicznej imprezie wioślarskiej, która ma rozpropagować ten sport wśród stołecznych gimnazjalistów. Mowa o wioślarskim Tytanie Warszawy. Po inauguracji na Woli dziś rozegrano drugi etap zawodów z tego cyklu. Tym razem na ergometrach rywalizowała młodzież z Pragi Północ. Organizatorem akcji, na którą składa się 7 imprez, jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Twarzą tego przedsięwzięcia mistrzyni świata w czwórce podwójnej Agnieszka Ręc. Dziś w zajęciach pomagała jej klubowa koleżanka z WTW Kamila Soćko, uczestniczka ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To jest bardzo fajny pomysł na rozruszenie młodzieży w Warszawie. Myślę, że jest to duży problem, jeśli chodzi o generalnie brak ruchu wśród młodych ludzi. Do sportu musi być chęć, bo jak się nawet ma predyspozycję, ma się warunki, a nie ma chęci, to niestety się nic nie osiągnie. Następny, trzeci etap wioślarskiego Tytana Warszawy 2 kwietnia we Włochach. Akcja zakończy się w czerwcu na Woli, gdzie w wielkim finale wystartują najlepsi wioślarze wyłonieni w cyklu 7 imprez.